Siemano, witam wszystkich bardzo gorąco już po targach PGA, moi drodzy, w Poznaniu. Jeżeli chodzi o PGA 2015, muszę powiedzieć, że zdecydowanie najlepsze spośród tych trzech, na których byłem. Nie byłem na wszystkich, więc nie mówię, że to był najlepszy PGA ever, natomiast muszę powiedzieć, że z 2013, 2014 i właśnie tegorocznego, czyli 2015 roku, ten event był najlepszy, bo naprawdę była bardzo fajna organizacja. W tym roku youtuberzy, którzy w tamtym roku musieli gdzieś tam ze swoimi tysiącami fanów gdzieś się po prostu gnieździć na holu, w tym roku mieli swoją oddzielną imprezę. Tam była impreza Stars for Fans. Wszyscy, którzy przyjechali tylko i wyłącznie dla swoich youtuberów, mogli po prostu iść na inną halę i w ten sposób odciążali resztę targów. Dodatkowo muszę powiedzieć, że stoiska były naprawdę ciekawe. W tym roku stoiska wszystkich firm były zdecydowanie ciekawsze. Mało które stoisko było tym samym stoiskiem co rok temu. Przede wszystkim stoisko Asusa, na którym w ogóle prowadziliśmy przez 2 godziny, moi kochani, taki show, gdzie rozdawaliśmy chyba 100 koszulek, 500 smyczek i kubki, wszystko w ogóle, same gadżety Nvidia. To muszę powiedzieć, że było bardzo fajnym stoiskiem też. Chłodzenie ciekłym azotem, ogromna bryła lodu, która miała w sobie zamrożoną kartę graficzną, płytę główną i tak dalej, gdzie wszyscy po prostu czekali, aż ta bryła lodu się roztopi i uwolni jakąś część komputerową, żeby ktoś potem mógł sobie chyba wziąć i wrócić do domu, chociaż nie wiem, czy to w ogóle już wtedy by działało. Więc stoiska naprawdę fajne, można było polatać dronami, można było usiąść na takiej fajnej trybunie, gdzie można było grać w FIFA w ogóle stamtąd, bo to wyglądało jak stadion piłkarski. Były stoiska naprawdę bardzo fajnych gier Nintendo, tam były bardzo fajne gry, nie tylko Mario. Były też oczywiście oddzielne stoiska CD-pu, gdzie można było pograć, czy można było ułożyć puzzle, można było pograć w planszówkę, czy w Gwinta, jeżeli chodzi o Wiedźmina. I Xbox. Xbox też miał chyba bardzo, jedno chyba z największych w ogóle stoisk, miał bardzo dużo konsol. Można było pograć w nie tylko zwykłe konsole, można też oczywiście było pograć w Kinecta, więc to też bardzo fajnie. Chyba, nie wiem, tam było z 30 w ogóle konsol, naprawdę ogromna ilość, a i tak była cały czas zajęta każda konsola. Pozostałe hale to też stoiska komputerowe, moi kochani, dużo stoisk z gadżetami, można było sobie kupić, można było sobie w jakiś sposób po prostu zobaczyć, co tam w ogóle można kupić z takich rzeczy, z jakiejś koszulki w ogóle, co to ma być, ale ja w ogóle nie kupiłem, bo ja liczyłem, że mi dadzą i mi nie dali. Ale wracając do tematu, moi kochani, oddzielne stoisko, oddzielna hala z grami niezależnymi, twórcy niezależnych gier, polskich gier, to było coś, to mi się bardzo podobało. Jeden z wywiadów odnośnie Timbermana możecie zobaczyć gdzieś tutaj, bardzo fajny koleś z ekipy Digital Melody, bardzo fajnie przedstawił, w jaki sposób to wyglądało, przedstawił jakie rekordy pobili, bo naprawdę ta gra była świetna. Pozostałe gry jak Lichtspear czy Lightspear, czyli też kolejna polska gra, która gdzieś tam oczywiście odniosła już sukces, zanim jeszcze w ogóle się ukazała oficjalnie. No i pozostałe produkcje rodzime, bądź też nie, bo też było dużo osób z zagranicy, którzy po prostu przyjechali specjalnie po to, aby się pokazać tutaj polskiej publiczności, a wiedzą, że polska publiczność jest naprawdę wymagająca, jeżeli chodzi o takie gry. I cóż, pozostałe stoiska to oczywiście sprzęt komputerowy, gry, cosplaye. O, i właśnie cosplaye, moi kochani, w tym roku scena główna należała do sceny Twitch i Twitch właśnie, przede wszystkim Aster, którego pozdrawiam. Aster jest jedynym Polakiem w ekipie Twitch, a jak wiecie, Twitch to nie jest polska firma. Jest jedynym Polakiem, który tak naprawdę ogarnia cały content, jeżeli chodzi o Polskę. Ogarnia wszystkich streamerów, ogarnia wszystkie osoby w ten sposób, aby po prostu to wszystko działało. I moi kochani, muszę powiedzieć, że w tym roku ta scena Twitch była naprawdę świetna, bo w tamtym roku scena główna należała, nie wiem, do kogo, nie wiem tak naprawdę, czy ona w ogóle do kogokolwiek należała. Natomiast w tym roku cosplay był na scenie Twitch, można było to oglądać w domu, można było to oglądać na żywo. Nexus, który w ogóle wyszedł tam jako konferencjer, dowiedział się 10 minut przed tym, że w ogóle to ma poprowadzić, więc jego jakieś może zachowania takie wynikające z nieprzygotowania są usprawiedliwione, bo tak naprawdę to wszystko było takie na ad hoc, to było na szybko, to był totalny spontan. Ja wychodząc na scenę i streamując dla was, i streamując dla ludzi, którzy tam w ogóle zebrali się pod sceną, miałem takiego stresa, że ja chyba takiego stresa miałem ostatnio na komunii w ogóle, mówię wam, bo
ja się bałem po prostu wyjść tam, bo to jest całkowicie coś innego, bo jak ja na przykład streamuję tutaj, czy mówię do was do kamerki, to ja tak naprawdę nie mam tutaj nikogo oprócz tego sprzętu. A tam liczba widzów, nawet jeżeli to są tysiące widzów, zamienia się na prawdziwych ludzi i to jest bardzo, bardzo stresujące, bo boję się, że coś zrobię złego, coś głupiego, coś źle powiem, więc... Ale na szczęście po jakimś czasie to wszystko minęło i potem jak już schodziłem z tej sceny, miałem ochotę tak naprawdę wrócić i miałem ochotę jeszcze zrobić to lepiej, jeszcze raz, więc może za rok będzie mi dane jeszcze raz poprowadzić tego typu event. No i też, moi kochani, muszę powiedzieć, że ten cosplay, o którym powiedziałem, był naprawdę fajny, chociaż ja nie wiem, czy tam zasłużenie ktoś wygrał, bo ja się nie znam na ocenianiu. Ja jeżeli widzę jakiś cosplay, to mówię, o fajny albo średni. A jurorzy, którzy tam byli, oceniali naprawdę pod wieloma względami, czy ktoś spędził dużo czasu na robieniu tego cosplayu, czy to był łatwy, czy to ciężki cosplay do zrobienia, czy też wczuł się na scenie, ponieważ każdy miał chyba pół minuty, aby zaprezentować się z jak najlepszej strony, tam powiedzmy jakąś choreografię do tej muzyki, czy zatańczyć mógł na scenie. No i też pewnie to tak wyglądało, nie wiem, ktoś pewnie powiedział, ten wygrał, a nie powinien, powinna tamta osoba wygrać. Miesza o to. I najważniejsza rzecz, moi kochani, przede wszystkim spotkania z widzami. Bardzo, bardzo jest mi miło, że jest naprawdę tylu fajnych ludzi, tylu fajnych widzów, którzy po prostu podchodzili, przybijali piąteczkę. Niektórzy nie mieli czasu, bądź nie potrzebowali po prostu zamiany jakichś zdań między mną, a właśnie jego osobą. Ale też niektórzy stawali i na przykład widzieli, że ja mam chwilę czasu, to po prostu rozmawialiśmy, pytałem się, skąd jest dana osoba, co robi tutaj, z kim przyjechał, jak mu się podoba, więc też miałem strasznie dużo, moi drodzy, strasznie dużo zajęć w tym roku, bo nie byłem jako wolny strzelec, musiałem też kilka rzeczy ogarniać, ale starałem się każdemu oddać przynajmniej chwilę. I jeżeli ktoś faktycznie chciał, no to porozmawiałem z nim i mam nadzieję, że to fajnie wyszło. Też zrobiliśmy sobie dużo zdjęć, możecie wejść na Facebooka, tam są zdjęcia. Także jeżeli chodzi o spotkania, dziękuję wszystkim, pozdrawiam. I aha, jeszcze muszę powiedzieć, muszę pozdrowić, bo obiecałem. I muszę powiedzieć tak, dwóch kolesi, dwóch widzów, którzy wbili tutaj na stoisko Asusa, na którym prowadziliśmy show, podarowało mi po jednym gadżecie. Powiedziałem w takim żarcie, możecie mi dawać wszystko, w ogóle może przyjmuję wszystko, co mi przyniesiecie. I tak, dostałem takie ciasteczka od jednego z widzów, bardzo dziękuję ci kolego, i dostałem także czekoladę truskawkową, także na pewno sobie zaraz tutaj do kawki zjemy i mam nadzieję, że też wam się to podobało, to spotkanie. Trzymajcie się wszyscy, to był taki materiał, w którym chciałem podsumować to, jak ja to widziałem. Co roku robię inaczej, bo czasami robię kilka materiałów. Dzielę cosplay, dzielę gry, dzielę stoiska, dzielę gry niezależne, dzielę na przykład gaming od jakichś takich innych spraw organizacyjnych. W tym roku postanowiłem, że zrobię jeden materiał, na którym po prostu się nagadam, bo w tym roku muszę szczerze powiedzieć, że nie nagrałem tego zbyt wiele. Naprawdę nie nagrałem tego zbyt wiele. Jest mi troszkę wstyd, ale z drugiej strony miałem więcej czasu na to, aby po prostu porozmawiać z osobami, z którymi się nie widzę, bo do tej pory... Może ktoś się zastanawiać, po co w ogóle jechać na PGA, bo to też oczywiście może być takie pytanie tutaj skierowane do mnie. Bonkol, po co ty tam jeździsz, albo czy warto jechać pół Polski, żeby być na PGA? Jeżeli miałbym tak patrzeć z punktu widzenia takiego zwykłego widza, to powiem, że naprawdę jest tam bardzo dużo rzeczy do robienia. To nie jest tak, że ty tylko tam jedziesz po to, żeby się spotkać z jedną, dwiema osobami, które po prostu streamują czy YouTubują, ale też jedziesz po to, aby na przykład wziąć udział w konkursach, może w jakimś turnieju, zobaczyć fajne sprzęty komputerowe. Są też bardzo ładne panie, jeżeli chodzi o hostessy, są też bardzo fajne cosplaye, zrobić sobie zdjęcia. Możesz naprawdę na wiele sposobów wygrać sprzęt komputerowy, wystarczy tylko i wyłącznie się pokręcić w odpowiednim miejscu, w odpowiedniej porze. I szczerze mówiąc, ten dzień VIP Day, na który trzeba było wybulić 100 zł, był zwykłym dniem, za który się po prostu... Znaczy, to 100 zł to była taka kwota, którą się płaciło za komfort. My tylko płaciliśmy... Znaczy, ja nie musiałem płacić, bo też byłem jako media, ale osoby, które tam płaciły za pierwszy dzień 100 zł, płaciły za komfort, aby po prostu poruszać się w dużo mniejszym tłumie. Może nawet nie w tłumie, bo tam nie było tłumu. Ale i tak było dużo osób. I tak było dużo osób, moi drodzy. Natomiast te zwykłe dni, chyba 20 zł kosztowała wejściówka, także już każdego pewnie stać. To tyle, moi kochani. Nagadałem się, pogadałem, w ogóle jakieś głupoty tutaj przedstawiłem. Mam nadzieję, że wam się podobało.
I też pozdrawiam wszystkich youtuberów, streamerów, z którymi się w ogóle miałem okazję spotkać. Do tej pory widzieliśmy się tylko i wyłącznie gdzieś przez kamerkę. W tym roku już to było inaczej, więc cóż. Dziękuję bardzo serdecznie, jeżeli Wam się podobały takie targi, jeżeli Wam się podobało spotkanie, napiszcie to koniecznie w komentarzu. Trzymajcie się, do zobaczenia na kolejnym evencie.